Towarzysze, na portalu pseudolewica.pl przeczytałem informację, że ukazał się nowy tygodnik, nowy numer kwartalnika bez dogmatu. No i sobie zajrzałem właśnie na tą informację i widzę, że cały ten kwartalnik, najnowszy numer kwartalnika bez dogmatu jest poświęcony rewolucji październikowej. Piotr Szumlewicz, chyba będący redaktorem tego pisma, postanowił zareklamować ten kanał i właśnie no, hasło tytułowe nagłówek tej gazety to jest 100 lat października. Więc jest to taka ciekawa rzecz. No, język polski jest w końcu dość bogaty. No, mógł tutaj użyć iluś tam różnych zdań jakoś tam odwołujących się do rewolucji październikowej. A ze wszystkich wybrał akurat nazwę tego kanału, więc no, dziękujemy Piotrze, tutaj cenimy tutaj Twój wkład w propagowanie kanału 100 lat października. Tylko tak, no, ten kanał niedługo zmieni nazwę, więc jak zmienimy nazwę, no to czekam w kolejnym kwartalniku tutaj no, na nową nazwę naszego kanału. No i tak, no chciałbym jeszcze tutaj jakby wspowiedzieć, no oczywiście tego kwartalnika nie czytałem, no ale przejrzałem tam tą notkę, no i tam między innymi przeczytałem, że jednym z autorów jest Paweł Jaworski. Paweł Jaworski, więc Paweł Jaworski odwiedził mnie razem z moim bratem 1,5 roku temu, był u mnie w Paryżu na Sylwestra. No i ten Jaworski spędził u mnie chyba z tydzień. No i ja tak właśnie chciałem wykorzystać, no w końcu no, człowiek jakoś tam no, działał w trockistowskiej alternatywie socjalistycznej, czy wcześniej to się chyba nazywało Grupa na Rzecz Partii Robotniczej. Więc tak właśnie prowokowałem go do dyskusji i mówię, ty dawaj, pogadajmy o wyższości stalinizmu nad trockizmem. A on tak cały czas jakoś tak się dystansował, mówi, a nie, to dzisiaj mi pokaż wieżę Eiffla, coś tam. Następnego dnia go właśnie tam znowu nagabuję, dawaj, a nie, ja chcę zobaczyć Wersal. I między innymi Jaworski był jedną z pierwszych osób, z którą tutaj rozmawiałem właśnie o projekcie stworzenia kanału na YouTubie właśnie, który by propagował komunizm. Więc Jaworski jakby się od tego dystansował, ale pamiętam, że on wtedy powiedział, a nie, to tego to nikt nie będzie oglądał, to coś tam. No w każdym razie taki brak wiary, jakby brak wiary w sukces. No więc w każdym razie no, Jaworski nie zrozumiał tego, no, że dla kogoś, kto się uważa w Polsce za marksistę, no to największą atrakcją Paryża nie jest wieża Eiffla. Nie są jakieś tam inne zabytki. Nawet nie są pamiątki komuny paryskiej. Największą atrakcją Paryża dla marksisty jest możliwość porozmawiania no, z pierwszym komunistą represjonowanym w wolnej Polsce za propagowanie komunizmu. Czyli ze mną. To jakby sprawia, że jestem postacią historyczną. No i niedługo się zresztą z Paryża zamierzam wyprowadzić. Znaczy nie tak niedługo, no tak załóżmy za rok. No ale no jest to ważne o tyle, no, że jak siedzieli różni emigranci za granicą, no to wszyscy, wydaje mi się, że wszyscy komuniści kojarzą takie słowo jak Zimmerwald. Odbyła się tam konferencja właśnie antywojenna tutaj, no, mniejszości drugiej międzynarodówki, tej tutaj opowiadającej się właśnie przeciwko wojnie. Więc wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak Zimmerwald, że było to ważne miejsce konferencji, właśnie ważne dla ruchu komunistycznego. Czy ktokolwiek wie, gdzie jest ten Zimmerwald? Co tam się znajduje? No, więc ja najprawdopodobniej się gdzieś tam przeprowadzę. Nie wiem jeszcze gdzie, no ale chcemy uciec z Paryża jako tego ciągle zakorkowanego, tłocznego miasta. No i wierzę w to, że tam, gdzie później zamieszkam, no to będę miał większą tutaj powierzchnię, może jakąś stodołę, w której urządzę właśnie
miejsce do nagrywania już profesjonalnego, żeby ciągle się z żoną nie kłócić tutaj o przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. Więc będzie to jakieś takie no, zadupie, które z punktu widzenia turystycznego no, nie będzie miało żadnego znaczenia, ale z punktu widzenia politycznego propagowania komunizmu, no to to będzie stolica polskiego komunizmu. No ale rozumiem właśnie, że Jaworski tutaj no, zaangażował się tu, w ten kwartalnik, tutaj w ten numer poświęcony rewolucji październikowej i tytuł właśnie ten nagłówek 100 lat października jest nieprzypadkowy. No, w ten sposób jakby Jaworski no, przyznaje się do błędu, oddaje mi hołd, mówi tak, Michał, miałeś rację, no, szkoda, że się z tobą nie włączyłem w ten projekt wcześniej, no, ale może. Więc mam nadzieję, że właśnie tacy jak on tutaj, no, prędzej czy później jakaś, no, tutaj współpraca na kanale zostanie nawiązana. No dobrze, towarzysze, a jak już właśnie jesteśmy przy tym kwartalniku bez dogmatu, czyli który ma charakter antyreligijny, czy też antyklerykalny, no, w każdym razie dużo, dużo tej tematyce poświęca Szumlewicz, no to ja właśnie chciałbym też powiedzieć coś w tej temacie. W związku z tym, że wczoraj ogłosiłem swoją chęć kandydowania w wyborach prezydenckich w roku 2020 i zacząłem tutaj właśnie przedstawiać moje postulaty wyborcze, no to w tym tutaj właśnie filmiku przedstawię mój czwarty postulat wyborczy, bardzo rozbudowany. A więc jest tutaj mój stosunek do Kościoła katolickiego. Więc tak, no bardzo często właśnie ja pamiętam no, z czasów wcześniejszych, że tam no, część moich towarzyszy tak mówiła, no bo tutaj tak jak nie można tam się skupiać na krytykowaniu religii, to jest lewactwo, żeby nas tam nie mieszali z jakąś lewicą obyczajową, skupmy się na kwestiach ekonomicznych. Ja de facto jakby tutaj skupiam się na kwestiach ekonomicznych, dlatego mówiąc o Kościele katolickim, ja nie będę mówił o religii. Nie będę się wdawał jakby w całą tą dyskusję filozoficzną, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, o dowody na nieistnienie Boga. To mnie w ogóle nie interesuje. Ja chcę tutaj właśnie mieć program wyborczy, prosty i to, co ja mogę obiecać ludziom właśnie idąc do wyborów. Więc to, co mogę obiecać ludziom, no to po pierwsze, chciałbym tutaj doprowadzić do zerwania konkordatu. Jest to ważne o tyle, żeby właśnie no, księża zaczęli podlegać normalnemu prawu karnemu. Jako tacy, no to no, należałoby zająć się na serio właśnie tropieniem pedofilii w Kościele katolickim. Jest to oczywiście temat oklepany. Wszyscy mówią tutaj o walce z pedofilami w Kościele katolickim. Różnica między tym, co ja chcę zaproponować, a tym, jak to dzisiaj wygląda, jest taka, że ja do walki z pedofilią w Kościele katolickim wykorzystałbym cały tutaj aparat państwa. Więc jak państwo, jak chce znaleźć winnego, jak chce się czegoś dowiedzieć, to ma do tego olbrzymie jakby możliwości. No ps. Weźmy sobie chociażby kwestię no, tak zwanej walki z terroryzmem. To tam biorą gościa, przesłuchują go, no, torturują jak trzeba i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie no, jest taki człowiek no, po iluś dniach spędzonych właśnie na takich przesłuchaniach, no to on już jakby pęka, on mówi wszystko. No. Czy ktokolwiek widział w Polsce, żeby przesłuchiwano w taki sposób jakiegokolwiek księdza? Nie. Tam się mówi, dzień dobry ojcze, coś tam. Czy mógłbyś nam coś powiedzieć tutaj w sprawie afery pedofilskiej? A synu, ja nic nie wiem w tej sprawie. No i tak tego. No. Więc już to, co ja bym zmienił, no to sposób rozmowy z nimi. Że po prostu, no... Tak jak właśnie w latach 50. posadzić takiego delikwenta w jakimś tam na krześle, dać mu tam lampę w twarz,
Najpierw oczywiście doprowadzi do tego, żeby ze trzy noce nie spał, żeby był taki wykończony. No i później, no właśnie jest rozmowa. Co wiesz o pedofilach w kościele? On coś tam zaczyna ściemniać, no to jebnąć mu kilka razy w ryj. No i powtórzyć pytanie. No i tak po kilku minutach to by sobie nagle wszystko przypomniał. Nagle by powiedział, a ten tutaj, a ten tutaj. Więc takimi metodami, no to wydaje mi się, że jakby no problem Kościoła katolickiego byłby sporo uszczuplony. To znaczy po prostu, no nie trzeba się tutaj wdawać w jakieś tam kwestie, w kwestie religijne, dyskusji religijnej. Wystarczy no po prostu pod zwyczajne egzekwowanie prawa, które jest w tej chwili jakby w kodeksie karnym. No, że dla ludzi popełniających przestępstwa seksualne, no to jest ich więzienie. No ja bym tutaj dodał od siebie może, żeby jeszcze tych księży pedofili kastrować. No i tam można sobie wymyślić jeszcze co innego, ale no chodzi o to, żeby właśnie no respektować prawo w stosunku do nich. Co dalej? Kolejna rzecz jakbym zaproponował w kwestii Kościoła katolickiego, to jest rekwizycja całego majątku. Całego majątku. Więc wychodząc z założenia, że majątek Kościoła katolickiego jest dziełem grabieży, która miała miejsce w momencie chrztu Polski, właśnie w X wieku. I od tego momentu jakby Kościół kradnie. Kościół ma wszystko za darmo, Kościół się wszystko wziął. Więc wszystko to, co należy do Kościoła, należałoby zarekwirować. Należałoby zarekwirować wszystkie budynki, należałoby zarekwirować, no, położyć łapę na kontach bankowych wszystkich polskich księży. Oczywiście no, docelowo przydałoby się położyć łapę na Banku Watykańskim. Tam jest prawdziwa kasa, no bo tam płynie kasa jakby z całego świata. No, no ale no, ja tutaj kandyduję na prezydenta Polski, więc no, jakby to, co mogę zrobić, i to jest właściwie decyzja, no, to jest kwestia dekretu. No, po prostu zostaję prezydentem, następnego dnia wydaję dekret. Dekret o nacjonalizacji wszystkich kościelnych samochodów, dekret o nacjonalizacji wszystkich kościołów, wszystkich budynków przyklasztornych i tak dalej, i tak dalej. No, żeby cały ten majątek trafił w ręce państwa. Co dalej? No dalej oczywiście, no ja jako tutaj komunista opowiadam się za społeczeństwem opartym na pracy i ja w ogóle jestem za tym, żeby zlikwidować klasy próżniacze, więc to dotyczy iluś tam różnych środowisk, które są tutaj no, mi wrogie. Między innymi taką no, typową klasą próżniaczą są właśnie księża, którzy nie pracują, więc ja... No tak widzę jakby tutaj porządek no, po tym, jak dochodzę do władzy jako prezydent, że wprowadzam przymus pracy. Każdy musi pracować. No po prostu, no, jeśli chcesz mieć normalnie funkcjonować w społeczeństwie, musisz pracować. Czy ja chcę zabronić głoszenia tutaj kwestii religijnych? Nie. Nie. Ja uważam, że jeśli ja tutaj ciężko pracuję i po pracy... No, pracę skończyłem godzinę temu. Skończyłem, wróciłem do domu, włączyłem kamerę. Teraz zaczynam jakby, no, skończyłem pracę zawodową, teraz zaczynam robić swoją pracę polityczną. Uważam, że księża mogą robić dokładnie to samo, a więc, no, mogą wykonywać normalną pracę. Ja zresztą pracowałem tutaj, no, z kilkoma pastorami. Nie wiem, jak to się dzieje, no, że Kamerun to jest kraj, który eksportuje pastorów. Tych pastorów, no, tych protestanckich, no, że oni jakoś tak kilku Kameruńczyków poznałem i bardzo dużo było wśród nich pastorów. No i on normalnie tutaj właśnie, no, pracuje ciężko razem ze mną. No a tutaj mówi mi, że ma własny kościół. No i on zresztą tam w robocie tutaj gadał z jednym, a to drugim, tu Biblię przynosił, nawracał i tak dalej, i tak dalej. Ale w każdym razie, no, on oddał swoją jakąś tam daninę krwi, znaczy daninę potu oddał społeczeństwu. No to później, jak chce tam pieprzyć o Bogu, niech sobie gada. No to mi to tam nie przeszkadza. No. Ale więc tak, no więc ja uważam, że wszyscy księża i wszystkie zakonnice, wszyscy mnisi, całe te, wszystkie te, wszyscy ci pasożyci, oni powinni się wreszcie wziąć do pracy. No. Nie ma żadnego wyjątku. No. Łącznie z biskupami i innymi. Wszyscy mają pracować tak jak inni. No. No w każdym razie pytanie jest takie, no, a czy oni mogą sobie tutaj, no, wybudować własną świątynię?
No bo oczywiście byłaby kwestia taka, no, że bezpośrednio po zdobyciu władzy oni by stracili wszystko. Zgodnie z dekretem, że wszystko to, co mają, to jest jakby ukradzione, więc wszystko by stracili, cały swój majątek. A jeśli by chcieli tutaj no, budować swoje nowe świątynie, za te pieniądze, które zarobili jako tam robotnicy na przykład, to ja nie widzę przeszkód. Ja uważam, że mogą budować swoje świątynie. No tylko tak jak chodzi tutaj o pewną równowagę, to znaczy tak jak przez tysiące lat no, wszystkie te najbardziej atrakcyjne miejsca turystycznie, takie widokowo, krajobrazowo, to były właśnie miejsca zarezerwowane dla świątyń religijnych, czyli no, wystarczy pojeździć po Francji, no to zawsze to jest tak, że nie wiem, jest jakieś miasteczko, jakiś taki centralny punkt tego miasteczka, jakieś wzgórze, jakiś rynek, no w każdym razie takie miejsce centralne tego miasta, to jest zawsze właśnie katedra. Tak, że już jakby jadąc z daleka, no widzi ta katedra, no, ona się wyróżnia na tle pozostałych budynków. Często właśnie to jest jakieś wzgórze, jakaś skarpa, no to więc to już tak ładnie wygląda. No więc ja uważam, że należałoby tutaj wprowadzić pewną równowagę i jakby w tym nowym społeczeństwie, no te najciekawsze miejsca, jakby takie krajobrazowe, no to należałoby no tutaj no wykorzystać je, żeby one były dostępne dla ludzi. No a w każdym razie zabronione tutaj na propagandę religijną, więc no ja uważam, że takie miejsca, gdzie można by wybudować właśnie świątynie religijne, czy jakieś kościoły, czy meczety, czy coś, no to właśnie tam jakieś okolice wysypiska śmieci, ewentualnie tam okolice miejsc, gdzie są składowane odpady radioaktywne, ewentualnie obok jakichś tam oczyszczalni ścieków. No w każdym razie no uważam, że w tego typu miejscach to ja jestem, ja tutaj chcę podkreślić, że jestem osobą no, tolerancyjną. Ja jestem naprawdę tolerancyjny wobec ludzi wierzących w Boga i uważam, no, że jeśli chcecie sobie obok tutaj wysypiska śmieci postawić własną świątynię i sami na to zapracujecie własnymi pieniędzmi, okej, sobie stawiajcie. No w każdym razie wśród niektórych lewicowców panuje taki mit, że o, nie można walczyć z wiarą, nie można walczyć właśnie z tym, no bo to tylko wzmacnia tą wiarę. I że komuniści nie powinni się w takie rzeczy, w takie głupoty angażować. Więc ja uważam, że jest to bzdura, że wiarę katolicką jak najbardziej można zlikwidować. No i to najlepiej pokazuje no, tutaj doświadczenia VII wieku w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. No, były to kraje, no właśnie no, cała ta północna Afryka i Bliski Wschód, to jest kolebka chrześcijaństwa. To warto pamiętać, no, jeśli my weźmiemy sobie wszystkie jakieś takie kluczowe teksty dla katolicyzmu, no to no, to wszystko powstawało właśnie no, czy w Syrii, czy w Jerozolimie, czy w Egipcie i tak dalej. I można tam znaleźć mnóstwo tych właśnie apostołów, czy jakichś tam ojców kościoła, którzy mieszkali właśnie w północnej Afryce albo na Bliskim Wschodzie. No bo to było to miejsce właśnie takiej, no to była ta kolebka chrześcijaństwa. W tym samym momencie, no to Europa, no to był kraj, gdzie jakby tam w tych terenach obejmujących Cesarstwo Rzymskie to tam to chrześcijaństwo było, no ale już jakby ta północno-wschodnia Europa, no to już była pogańska. No. I co się takiego stało z tym chrześcijaństwem właśnie w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, że dzisiaj go tam nie ma? Co się takiego stało? A więc stało się to, że przyszedł Mahomet. No i teraz tak, no jak ten Mahomet działał? No to on działał w ten sposób, no że jak tam przychodziła ta armia arabska pod jakieś tam miasto chrześcijańskie, to on im mówił, ej, słuchajcie, no goście, ja tutaj wam daję taką propozycję, no że tutaj wy płacicie duże podatki właśnie chrześcijanom, to wy przejdziecie na islam i będziecie płacić mniejsze podatki. No tam może było jeszcze troszkę przemocy, może jakby kilka innych kwestii, no ale no z tego co czytałem, no to jakby tam najważniejsza sprawa to była ta kwestia ekonomiczna, że po prostu była zachęta ekonomiczna przechodzenia na islam.
Więc ja uważam, że jeśli odbierze się Kościołowi katolickiemu cały majątek, całą tą jakby możliwość no właśnie robienia kariery zawodowej, dla takiego chłopa, który wychowuje się na wsi, który ma dziecko, to on widzi, ja pierdolę, całe życie ciężko pracowałem na roli, z kolei mój brat wyjechał gdzieś tam jako emigrant i ciężko pracuje właśnie gdzieś w mieście, czy w Polsce, czy za granicą. Jednym słowem, wszyscy z tej wsi bardzo ciężko pracują i jakoś to ich życie nie jest takie fajne. Myśli, jaką ja przyszłość mogę tutaj zafundować mojemu dziecku? I on mówi, wiem, co zrobię, wyślę go do seminarium. I on sobie pójdzie do tego seminarium, zostanie księdzem i już do końca życia jest ustawiony. On nie musi pracować, on tego sobie przyjdzie do kościoła, popierdoli coś tam tego. Nie jest to specjalnie męczące, a kasiora jest, Więc jest to dobry biznes. I teraz pytanie, ilu tych księży by się ostało przy wierze katolickiej, gdyby nie było kasiory, W każdym razie, w tej chwili podobno jest w Polsce strajk medyków. No i właśnie tego typu wydarzenia, to są najlepsze do propagandy antyreligijnej. Bo ja, jak tam mówią, nie możemy podwyższyć pensji, bo nie ma pieniędzy. To właśnie wtedy wstaję ja i mówię, jak to kurwa nie ma pieniędzy? A w kościołach nie ma pieniędzy? A biskupi nie mają pieniędzy? A niech pokażą swoje konto bankowe. I tak dalej. Pieniądze się znajdą. Wystarczy wiedzieć, gdzie szukać. Więc towarzysze, na koniec mogę powiedzieć, że teraz z żoną oglądamy serial Ray Donovan. Polecam, już skończyłem trzeci sezon. Wczoraj właśnie skończyliśmy trzeci sezon. Jest to film, jest to serial o takie tam bzdury hollywoodzkie. O takiej rodzinie mafijnej, która potomkowie imigrantów z Irlandii, którzy najpierw mieszkali w Bostonie, później przeprowadzili się do Los Angeles. No i oni właśnie jako ci Irlandczycy, w tej rodzinie dwie osoby były jako dzieci molestowane seksualnie przez księży, a trzecia też była próba molestowania seksualnego, ale skończyła się tym, że ten chłopak złamał rękę księdzu. W każdym razie nie chcę tutaj spoilerować dla tych, co chcą obejrzeć, ale film, w ogóle serial zaczyna się od zamordowania jednego księdza, później jest zamordowanie innego księdza, jeszcze w międzyczasie spuszczał w pierdol innemu księdzu, tutaj dla tych, co właśnie lubią taką rozrywkę, to polecam właśnie serial hollywoodzki Ray Donovan o mordowaniu księży. Pozdrowienia, towarzysze.